Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Kryptomajnik, tu Piotr Gra z tej strony i kolejna niedziela i jedziemy co nowego w kryptopiszczy. Zanim zaczniemy omówienie, to zapraszam Was na naszą stronę, jest parę nowych artykułów, także poczytajcie, zobaczcie też na YouTubie, bo wleciał późno w nocy fajny filmik Ethereum na Osmosis, także warto zobaczyć i pewne stablecoiny nowe, które można właśnie działać na Osmosis. Także zapraszam Was do obczajki tego filmiku. Jedziemy tutaj z tematem. Cały market cap 1 980 miliardów dolarów, Bitcoina dominacja 47%, Ethereum 19,8% dominacji. Także tak to wygląda na obecny moment. I teraz zobaczmy sobie ceny. Bitcoin 42 772 dolary, 0,79%, już 0,81% w ciągu doby i 7,5% spadku w ciągu tygodnia. Ethereum 3269, prawie 1,5% wzrostu w ciągu doby, 6,37% spadku. Później mamy Tether, Stablecoin, Binance, BNB 423 dolary, delikatny wzrost, a spadek ponad 5% w ciągu tygodnia. Później Stablecoin, Solana 112 dolarów, niecałe 2% wzrostu, 17% spadku w ciągu tygodnia. Później XRP, Cardano, Terra, Avalanche, Dogecoin, Polkadot, tak to taka czołóweczka tutaj nam się wyklarowała. I jedziemy sobie teraz top NFT. Jeżeli chodzi o top NFT, Axie Infinity, Decentraland, Theta Network, The Sandbox, ApeCoin, Flow, Gala, EngineCoin, Step, Chili's, Smoflow, Potion i Ecom, i taka czołówka. Tutaj też w ciągu tygodnia widać spadki, nawet dwucyfrowe. Na większości projektów delikatnie zaczęło odbijać w ciągu godziny. Widzę, że ApeCoin 5,4%, a 9,3% w ciągu doby. To najwięcej widzę, że zyskał w ciągu ostatniej doby. Teraz DeFi Pulse, ostatnie 30 dni. Jak widać, dwie góreczki, tutaj spadek. Zobaczymy, co się będzie działo na najbliższych dniach. I tu tak, Maker, pierwsza pozycja, Aave, Curve Finance, Convex Finance, Uniswap, Compound, Instabdab, Year Finance, Balancer, Bancor, SushiSwap, Liquity, Rari Capital, DYDX, Alpha Harmona i Flexa, taka tutaj czołóweczka się wyklarowała. Ta pierwsza czołówka do aż do 8, delikatny wzrost, najwięcej Uniswap. DeFi Llama, jeżeli chodzi o chainy. Fajne narzędzia, bo tu macie airdropy, forki, gdzie są Oracles, dapsy można znaleźć. Także polecam DeFi Llamę do przeglądania sobie jakichś informacji. I teraz tak, Ethereum cały czas na pierwszej pozycji. Terra Luna, Binance Smart Chain, Avalanche, Solana, Phantom, Polygon, Tron, Kronos już na 9, Waves na 10, Arbitrum, Astar, Osmosis, NIR, Klatin, DeFi Chain, Harmony, Kava, Para, Elo, Celo, Torchain. Taka tutaj czołówka wygląda. Kto z tej dziesiątki najwięcej zyskał w ciągu jednego dnia, to Solana, no to nie, Kronos. Waze miał spadek, sami wiecie, o co o stablecoina chodziło, a w ciągu tygodnia to tylko Kronos delikatnie zyskał. W ciągu miesiąca Kronos 61%, reszta daleko w tyle, 26% Polygon i tutaj mamy takie dwucyfrówki, to mamy jak właśnie, raczej powyżej 10, to jest Ethereum, Binance Smart Chain. No i tyle, i by się kończyło.
Na Arbitrum jeszcze miało fajny wzrost w ciągu miesiąca. Tak to wygląda. Masternody online. Masternody online, DeFi Chain cały czas pierwsza pozycja. Listowanych masternod jest 314. Market cap 10 miliardów 689 milionów dolarów. Dominacja. Dash dominacja już 11%. Czemu oni pokazują cały czas dominację Dasha, jako on cały czas spada, jest na drugiej pozycji już długo. Nie wiem, kiedy to zmienią. Ale DeFi Chain, Dash, Beldex, Horizon, Sapphire, Flux, Syscoin, DeFi Project, Node Trade, Dash, Diamond, Firo, Oxen, Pack Protocol, Axel. Taka tutaj czołówka jest. Staking Asset, zaraz oświeżmy sobie stronę. I kto nam tu rządzi? Solana, Solana, od dłuższego czasu Solana, Ethereum 2.0, Terra, Cardano już jest, kiedyś było Cardano na pierwszej pozycji, a teraz już na czwartej, Avalanche, Polkadot, Binance Smart Chain, Near Protocol, Cosmos, Internet Computer, potem powyżej, po dziesiątce mamy Polygon, Algorand, Tezos, Flow, Airlord, Waves, Tron, PancakeSwap. Tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o staking, które najczęściej są stakeowane. I jedziemy sobie teraz tutaj. Fear and Greed Index. Mamy 34 punkty, czyli jesteśmy w strachu. Wczoraj też byliśmy w strachu, nawet większym. Ostatni tydzień był neutralny i cały miesiąc jest ekstremalny strach. Także weźmy sobie ostatnie 3 miesiące. Tak to wygląda. I cały czas dochodzimy gdzieś do neutralności i potem wracamy. Także to już trwa dość długo w porównaniu do tego momentu. To było latem. A maksymalnie jak to wygląda? Aha, jesteśmy tutaj. Był gdzieś taki długi okres. No można by powiedzieć tutaj. Wtedy przed tymi chockami, klockami z wirusami był właśnie taki okres. Wtedy co była Bessa. Taki długi okres był. No. Altcoin season. Nie jesteśmy na altcoin sezonie, jesteśmy w sezonie Bitcoina. Nawet już poza skalę, że bardziej jest sezona Bitcoina. Średnia opłata transakcyjna. Średnia opłata transakcyjna na Bitcoinie obecnie jest $1.49. Zobaczmy sobie na Ethereum. Na Ethereum mamy średnią opłatę transakcyjną 11.57. Jeszcze dosłownie na dniach było około 40, ale teraz znów nam spadło. Także jak ktoś ma coś do załatwienia na Ethereum, to teraz dobry czas pilnować, kiedy tanio jest. Kryptobąbelki, co tu mamy? Safe, w ciągu tygodnia tylko ten safe. Safe zyskał aż w ciągu godziny 02, w ciągu dnia 7,2, tydzień 49, miesiąc 221, a cały rok 9000% nasz. Wow, reszta praktycznie close. Nie chcę teraz reklamy. XMR ostatnio przez to, że prywatność nasza będzie zachwiana, właśnie kryptowaluty z rzędu właśnie anonimowych zaczęły rosnąć. Chodzi o to, że nawet Unia wprowadziła, że trzeba będzie powyżej transakcji 1000 chyba euro czy 1000 dolarów podawać, gdzie wysyłamy i kogo to jest portfel. Czy nasz, czy... Także takie regulacje wchodzą ze względu właśnie na to, że tam obawiali się, że z Rosji właśnie tak omijają sankcje. A tych regulacji z czasem będzie coraz więcej, także w tydzień, 10, w miesiąc 40 aż procent urosło Monero. Coś tu jeszcze jest? Mina. Spadła, ale ta spada, widzę, w tydzień jeszcze pokazuje niby na zielono.
Zobaczmy sobie teraz ostatnią godzinę. Nie ma przecież doby, co patrzeć. Tutaj jest wszystko na zielono. W większości tutaj widać. Najwięcej ten Ape Coin. GMT, AR, ZIL, Chilis. Takie, ale 3%. Zobaczmy sobie. Na dzień byliśmy. Gdzie to była godzina? Tu jest dzień. Ape 9,9, prawie 10%. GLMR, co to jest? Moonbeam. 8,9, Dogecoin, safe. A teraz w ciągu tygodnia patrzyliśmy, a w ciągu miesiąca zobaczmy sobie. GMT, ZIL, safe. Convex Finance. Podobne czasami znaczki są, mi się mylą. Kurde, te nazwy. Jest naprawdę tyle tych kryptowalut różnych i tokenów, że nie ogarnie się tego wszystkiego. Także tak nam sytuacja obecnie wygląda. Co się będzie działo? Zbliżamy się bliżej już do maja. Później mamy czerwiec. Zawsze latem były spadki, taka stagnacja, a na jesieni odbijało. Jeżeli jeszcze ma pójść górka, to pójdzie teraz. Chociaż dużo się będzie działo teraz na Ethereum przez maj i czerwiec, bo będą sporo aktualizacji różnych wchodzić. Także może się tam dziać coś na Ethereum ciekawego, zobaczymy. Może Ethereum zacznie szaleć i rosnąć do góry. Także tyle względem informacji. Także trzymajcie się, cześć i udanego nowego tygodnia pracy, żebyśmy do świąt dotrwali z super humorami. Także trzymajcie się, cześć.